Dlaczego ci się to nie podoba? Dlaczego, dlaczego mniej to cenisz? Bo nie ma poczucia humoru. Właśnie tej iskry nie ma. Tej iskry dystansu, która się pojawia dopiero w Echolaliach. No i w młodości też była. Ja pamiętam, ty miałaś takie fale. To znaczy twoje życie intelektualno-poetyckie szło po sinusoidzie, góra, dół. Czy mogłabyś trochę powiedzieć o tym dole? Bo pamiętam, że na przykład część tych, i tu jest pewne rozwiązanie zagadki, tych, którzy nie tyle cię nie cenią, bo oni cię aż nawet powiedziałbym przecenią, a którzy ciebie nie lubią. A nie lubią cię za ten okres, w którym na przykład byłaś antychrystem. No, powiedz coś o tym. Nie, to był okres mojej młodości. Ja nie byłam antychrystem. Ta książka jest też, ona nie stroni od obsceny, jak to ktoś powiedział w ogóle, ale w tym jest wołanie o pomoc, o ratunek. To nie była forma życia, którą ja wybierałam świadomie. Narkotyki, leki, uzależnienia wszelkie, chloroform, który wdychałam, wszystkie szaleństwa nie wynikały z tego, że ja byłam młoda, że chciałam poznać życie. To było psychiczne. Ja po prostu nie umiałam odróżnić dobra od zła. Ja nie miałam dystansu do żadnych wydarzeń, do tego, co się działo. Ja we wszystko jak w otchłań wpadałam. I ginęłam. Ja nie ocalałam siebie, ja nie robiłam niczego higienicznie, rozsądnie, tak jak inni narkomani. Ja cały czas szukałam śmierci i grałam. Nie dlatego, że to było, że ja wybrałam taką formę życia. To było właśnie takie chore we mnie. To było umieranie ciągle. Taka forma samobójstwa. W pewnym sensie podświadoma i świadoma. Takiego długiego wyniszczania siebie. No ale wyszłaś z tego. No bo miałam zapaść i śpiączkę miałam, co o czym się dowiedziałam dopiero teraz, że śpiączka jest czymś tak poważnym, że mogła się nigdy nie obudzić. To było bez pomocy lekarskiej, zresztą pierwszy raz jak brałam narkotyki, też miałam zapaść. Od razu weszłam bardzo głęboko w to środowisko, do najbardziej zaawansowanych, gdzieś tam w ogóle wkradłam się, przyjęli mnie. Także ryzykowałam niesamowicie, brałam po kilka, jak to mówię, osiedziałek, w ogóle wariowałam. Brałam wodę z kałuży i tak dalej, różne rzeczy robiłam. Taką była idolką dla innych młodych, bo byłam szalona. A mąż, dziecko? A to teraz, od niedawna. Dalej jestem szalona, dlatego mąż z dzieckiem są osobno. Bo to szaleństwo jest jakby moją naturą, ta pewna nieobliczalność, czyli brak dystansu. Intymność z każdym człowiekiem, z każdym wydarzeniem. Krytycy zwracają uwagę na zupełnie niesłychaną zdolność tworzenia metafor adekwatnych do tego, co chcesz powiedzieć. Nie, wszystko ze wszystkim się kojarzy i przez wszystko można wszystko powiedzieć w ogóle. O latarni, którą widzę z okna, napisałam może 300 w ogóle, tam jest połowa. To jest latarnia się przybija, którą widać w ognie mojego pokoju, bo ja zwykle nocą, całe noce siedzę. No ale jakiś filtr stosujesz, bo wszystkiego nie da się naraz. Umieścić. Jak to wygląda? No ja mogę powiedzieć, że w ciągu 2,5 roku napisałam kilkanaście, prawie 20 książek. Teraz skąd ja wezmę wydawców na ich wydanie? Bo ja pisałam cały czas 60 wierszy w ciągu 4-5 godzin. Znaczy to takie też psychiczne, ale no, dużo kosztuje to wszystko. Bardzo, bardzo dużo energii kosztuje, tak jak w przypadku bioenergoterapeuty. To jest straszne po prostu. Ja wtedy ciągle jadłam, piłam i byłam tak wyczerpana po takiej nocy, że to jest nie do opisania. To jest takie wyniszczające jak atak schizofrenii. Wiem trochę o tym, co to jest, z autopsji nawet, że takie ataki są straszne. Po prostu nie można wrócić do życia. Jest się tak wycieńczonym, że nie do opisania. Ale no i wtedy ten napływ poetycki opada? Znaczy ja wtedy muszę bardzo szybko notować. Nie, ja muszę szybko notować, żeby to wszystko złapać, bo zwłaszcza, że ostatnio limeryki piszę. Limeryk goni. Myślę limerykiem. Zaczynam od jednego słowa i mi się wszystko zawija od razu w limeryk kończy. A przepraszam, że wejdę w słowo. Czy te limeryki to są takie, które trzymają się tych limerycznych zasad, że to jest
jakaś geografia, jakieś, tak? To są moje limeryki. Jest A, A, B, B, A. Wystarczy. Czyli... W tym sensie. Ta forma groteskowa, zawijana, forma, którą w zasadzie ponoć mało się może wyrazić. Uważam, że można wszystko wyrazić. Dobrze, to jeszcze mam do ciebie prośbę. Przeczytaj fragment, tutaj jest strona 19, nie, stoi. Strona 19, od Zbyszkowi Kresowatemu do 39 numeru. O Boże. Tuż nocy pluska, włożę na Edy cześć farbowaną chustę lustra. Czas i czasu połowa, posłuszne majstri słowa. Ten koń pod brzuchem ogniem pomazany rży na mnie. Plotę kosz na poezję, duszy plajster, mdleją ręce, oczy brzęczą, o monastyr. W kielichu tęczy, noc się pęczy i płoni zalotami mężczyzn. Knut zimna smaga po licach bez taktu. Drzewa zrzucają liście w nagości brzydkie, stają do aktu. Muchy, smoluchy do szczelin podłóg strącam i szprosy wiatrów wykańczam. Wabią artystów pomarańczą, co wkoło mnie tańczą. Schowało się słoneczko za kiezełeczko horyzontu. Z latarni kapie złoty piasek na plażę, z nim gwarzę. Czesze się noc, chmur, grzebieniem, korzeniem gwiazd, spętana dla Pana. Tyle. Chciałam się wywiązać z tej strony. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.